Cześć, z tej strony Ania, witam się z Wami na kanale Książka Mikadze i dzisiaj mam dla Was book haul, który mam nadzieję, że pójdzie szybko, sprawnie, ponieważ muszę jeszcze iść do pracy dzisiaj, także trzeba się tutaj w wyznaczonym czasie zmieścić. No i ogólnie tych książek jest masakrycznie dużo, szczególnie biorąc pod uwagę to, że nie wiem, jeśli oglądacie na bieżąco te moje filmy, to wiecie, że w jednym z filmów powiedziałam, że w listopadzie nie kupuję książek. Oczywiście się złamałam jakieś tam kilka dni temu i kupiłam ich trochę, ale też z poprzednich jakby tygodni było tego trochę i się zebrało, nie wiem, no z 50-60 książek. Także przechodzimy do rzeczy, jest tego naprawdę dużo, kolejność przypadkowa. Część już przeczytałam, ale oczywiście jest to ułamek, jak zwykle. No i przechodzimy już do rzeczy. Tak jak mówię, przypadkowo mam tu na pierwszym planie drugi tom Szklanego Tronu, czyli Koronę w Mroku, który zamawiałam na Empiku i który przyszedł mi tutaj z pękniętą jakby okładką i się wkurzyłam, bo nieraz jest tak, że kupicie coś na outlecie, jakimś na Allegro, czy jakimś tam innym book sale, czy nie wiem, Skup Shopie i przychodzą te książki w idealnym stanie, mimo że są oznaczone jako gdzieś tam po przejściach, a zamawiacie normalne, zdrowe, niby nowe książki z Empiku, a przychodzą takie. Także powinnam ją odesłać generalnie, bo też to nie jest pierwszy raz, kiedy coś takiego się dzieje, ale jak zwykle tego nie zrobiłam. Może powinnam zacząć. Szklany Tron, znaczy Korona w Mroku, to jest kontynuacja właśnie Szklanego Tronu. Wiele się nie wypowiem o tej książce, no bo jest to właśnie drugi tom i już widzę, jak ja szybko opowiadam o tych książkach, skoro już przy pierwszej się rozwodzę, jakby nie wiedząc w ogóle, co powiedzieć. Dalej mam dwie książki Marty Bijan. Pierwsza z nich to Muchomory w cukrze, które już czytałam. Jeśli macie ochotę, to w podsumowaniu któregoś miesiąca, nie wiem, czy sierpnia, czy września, była mowa albo lipca, była mowa o tej książce. Mi się bardzo podobała, ja się dobrze bawiłam, więc szybko sięgnęłam po kolejną pozycję. Ta jest z Vinted w ogóle. Ta jest nowa z właśnie Marty Bijan. Nocne godziny, czyli też coś, na co polowałam, na co czekałam. To jest historia o dzieciakach, no nastolatkach, pewnie młodych dorosłych, którzy chcą zostać aktorami, wyjeżdżają, mają szansę, wyjeżdżają do Szkocji nakręcić film, jakieś tam grozy w wielkim zamczysku, jakimś gotyckim, bardzo mrocznym, ale okazuje się, że to, co ma być udawaniem i grą, być może częściowo jest rzeczywistością, jestem bardzo ciekawa. Oczywiście znowu są mieszane opinie, znowu no, nie wszyscy są zadowoleni. No, podejrzewam, jakiego typu może być to książka, ale czuję, że się będę dobrze bawić. I czuję, że z Martą Bijan się polubię po prostu na dłużej. I teraz, skoro już jesteśmy przy Marcie Bijan, ja miałam taki moment, kiedy oglądałam Sabrinę. Nie wiem, to było chyba w zeszłym miesiącu. I potem mi tak przyszło, że no wrzesień, no, październik, ten czas taki halloweenowy, książki o czarownicach. No i zamówiłam dużo książek o czarownicach. Teraz już jest prawie grudzień i raczej tych książek o czarownicach teraz czytać nie będę, no bo teraz to będą książki świąteczne, prawda? No i mam tutaj całą plejadę propozycji czarownicowych, więc wam je pokażę po prostu. Wiedźmy, Emilia Hart. Tutaj historia jest, ja już chyba o tej książce opowiadałam, czy ja ją już pokazywałam w Bookhaulu? Niemożliwe. Historia z perspektywy trzech czasów jakby. Czasy teraźniejsze, 2019 rok, 1619, procesy czarownic, no i wojna 1942 i te historie są jakoś tam ze sobą połączone, to jest chyba ród właśnie czarownic. Jestem bardzo ciekawa, wiele o tej książce nie wiem, tylko tak bardzo pobieżnie właśnie. Tak jak wam tutaj wspominam, mam też trzy tomy, aha już wiem, bo był Witchy Book, tak i wtedy pokazywałam te książki, trzy tomy Sabriny, które to zamówiłam myśląc, że to są komiksy. Przeliczyłam się, no ale właśnie na fali tamtego rewatchu Sabriny zamówiłam sobie też te książki, które są napisane jakby w inspiracji względem serialu. Pierwsza z nich to są wydarzenia przed jeszcze Sabriną, z tego co kojarzę, a potem to chyba to, co się dzieje w serialu, tak myślę? Zobaczymy. Ogólnie, jeśli bym miała podsumować serial, no bo o książce wiele nie powiem, to wydaje mi się, że pierwszy sezon był naprawdę mocny, naprawdę dobry. Nawet po drugim jakby obejrzeniu, a później drugi, trzeci, czwarty to już jest takie na siłę i też widać, że te dekoracje takie coraz bardziej z kartonu, że ten Dark Lord, ten szatan jest taki, że w sumie to wszyscy go mają tak w pogardzie. W pierwszym tomie on jest naprawdę straszny, jest takim szatanem, kozłem, a później już w sumie trochę z niego drwią te czarownice i to jest dla mnie takie, że już nic nie jest straszne w sumie w tej Sabrinie, bo no już skoro szatan nie jest straszny, no to... tak, co tu jeszcze mamy? Mamy tu jeszcze X-Hex, czyli jakiś lekki romans z elementami fantazy. Za granicą bardzo chwalony, w Polsce wydaje mi się, że mniej.
też to często się wydarza, że po prostu w Stanach jakoś na inne książki ludzie zwracają uwagę i inne książki zdobywają popularność, a później w Polsce te propozycje nie są darzone zbyt dużą dozą sympatii. To jest historia o dziewczynie, która ma jakieś tam umiejętności magiczne. Pewnego razu upija się z koleżanką i rzucają jakąś klątwę na jej eksa. Z tego co pamiętam, to sprawia, że nie tylko jakby ten chłopak cierpi, ale całe miasteczko jest pogrążone w chaosie. Nie pamiętam do końca, mam nadzieję, że nic nie pomyliłam tutaj, nie chcę też czytać tego opisu na bieżąco, żeby nie tracić czasu, ale kilka takich książek się pojawiło właśnie w tym okresie jesiennym i nie wiem, czy właśnie nie mieszają mi się te opisy, bo było kilka. Było coś o tym, że jakaś dziewczyna w ogóle udaje, że jest czarownicą i ma kanał na YouTubie, chyba to też by mogło być dobre. Nieważne, X-Hex, nie wiem, przeczytam kiedyś. I z tego klimatu czarownic, z tamtego zamówienia czarownicowego, chyba to już by było wszystko, ale też trochę połączona sytuacja, czyli książka Czerwona Baśń Wiktorii Korzeniewskiej, którą możecie kojarzyć z Instagrama, Slavic Book, czyli pierwsza taka osoba, która postanowiła pokazywać książki i ogólnie motywy słowiańskie, wierzenia słowiańskie i tego typu sprawy. No i szczerze to ja nawet dobrze nie wiem, o czym jest ta książka, natomiast no przeczytam. I pewnie się domyślicie w pewnym momencie, jaki film planuję, między innymi z tą książką, ale nie będę tutaj może już zdradzać, kto się domyśli, ten się domyśli. I to tyle. W ogóle tą książkę można dostać tylko na jednej stronie, na stronie Aniversum, tak, to jest wydawnictwo. I tam są jeszcze książki Anny Jurewicz, te Subroza i tak dalej, a właśnie gdzie indziej Czerwona Baśń jest tak naprawdę nie do dostania jeszcze na jakichś targach książki, z tego co kojarzę. Krótka propozycja, jestem bardzo jej ciekawa. Dalej, coś na co też się czaiłam, czyli Dom Sióstr Marnotrawnych, Crystal Sutherland. Szczerze już mi trochę opadły emocje, to jest historia o trzech siostrach, które pewnego razu zostają tak jakby niby porwane, niby nie, znikają po prostu chyba na miesiąc. Dwie z tych sióstr wracają takie odmienione, zmieniają się kolor włosów, kolor oczu i ta jedna jest w zasadzie tylko w miarę normalna i stara się żyć według normalnych zasad, a te dwie, te białowłose gdzieś tam są na marginesie społeczeństwa i żyją po swojemu trochę. No i cały czas się zastanawiamy, co zaszło podczas tego miesiąca, kiedy właśnie ich nie było w domu, kiedy coś musiało się im wydarzyć, jakaś trauma. Ten opis jest bardzo intrygujący moim zdaniem, ale kurczę, nie wiem, czy tych książek jest po prostu tak dużo teraz i za dużo się mówi o konkretnym, intensywnie mówi się o konkretnym tytule zawsze, a potem ten tytuł gdzieś zanika. No i tak moim zdaniem się stało z Domem Sióstr Marnotrawnych. Ja mam tak, że przez tydzień o danej książce słyszę wszędzie, napalam się, a potem o tej książce w ogóle nic nie słychać. Znaczy dalej chcę to przeczytać oczywiście, ale już zdecydowanie ten show minął i chyba to jest po prostu sygnał, żeby trochę czasami przystopować z zamawianiem książek, chociaż wiem, że to się jakby nie wydarzy, także mogę sobie gadać więcej. Z tego samego jakby typu, mam wrażenie, Belladonna, Adeline Grace. Ja tę książkę już przeczytałam w tym miesiącu właśnie i powiem wam więcej na pewno w podsumowaniu miesiąca oczywiście. Natomiast jest to historia o dziewczynie, która ma koszachty ze śmiercią. Ta śmierć ją otacza ze wszech stron, ponieważ to jest sierota, i w dniu 20 urodzin ona ma odziedziczyć jakiś niesamowity spadek, no ale nie jest jakby w stanie się utrzymać u żadnych rodzin zastępczych i tam po kolei jej ścieżka jest taka, że idzie od jednego wuja do drugiego, do ciotki i tak naprawdę w każdej z tych rodzin jest jej źle, tam gorzej ją zawsze traktują, bo liczą tylko tak naprawdę na spadek, a ta dziewczyna jest piątym kołem u wozu. Natomiast pewnego razu właśnie wszyscy ci tak jakby opiekunowie umierają w takich dziwnych okolicznościach, aż pewnego razu ona trafia właśnie do rodziny swojej, też wuja, którego żona zmarła niedawno, natomiast córka też zapadła na tajemniczą chorobę. No i nasza główna bohaterka o imieniu Signa. Nieważne, dziwne imię, trafia właśnie do tej rodziny i zaczyna, próbuje rozwiązać zagadkę śmierci tej swojej cioci i też choroby
swojej kuzynki. Powiem wam, to jest w ogóle pierwszy tom trylogii, się dowiedziałam na Goodreadsie. Nie jest to jakieś wysokich lotów wybitna literatura, ale no, jakaś tam rozrywka w pewnym sensie była. Także tyle i opowiem więcej oczywiście w podsumowaniu miesiąca. I znowu książka, którą widziałam po raz pierwszy we Włoszech i zachwyciłam się szczególnie okładką, bo jest przepiękna. Tam we Włoszech była jeszcze twarda oprawa i barwione na taki właśnie jasno-różowy, śliczny kolor brzegi. I się zakochałam właśnie w tej książce po okładce. My w Polsce mamy miękką oprawę i bezbarwionych brzegów, ale może to nie szkodzi aż tak, bo i tak sama okładka jest prześliczna i to jest historia inspirowana znowu Azją. I to jest taka mieszanka dość nieoczywista, ponieważ herbata i magia. Mamy tutaj do czynienia z dziewczyną, która przez przypadek zaparzyła trującą herbatę swojej matce i ta matka umiera, więc jest ta trauma, jest ten bagaż doświadczeń i jest historia o zawodach parzenia herbaty i to się wiąże jakoś z magią, także fajne połączenie moim zdaniem, takie nieoczywiste i może tak bardziej na środek usiądę i wydaje mi się, że może być to coś ciekawego i oczywiście jest to literatura kierowana raczej do młodszej widowni, do młodszych odbiorców. Nie wiem, czy słyszycie, jak Pusia mruczy tutaj na kocyku. Może nie słyszycie, ale jeśli słyszycie, to właśnie możecie się domyśleć, że to Puszysławka. Co mamy dalej? Dom nad Błękitnym Morzem, TJ Klune. Ja tej książki miałam nie czytać, miałam jej nie zamawiać, ale cały czas o niej myślę. Znaczy, no cały czas to może za dużo, ale wraca jakby ta myśl. Autor jest dość szemrany i ta historia też jest szemrana, zaczerpnięta ponoć z właśnie historii rdzennych ludów Ameryki i nie do końca autor się jakby przyznaje do tego. To jest takie, powiem wam, właśnie szemrane. Historia o pewnym mężczyźnie, który zaczyna być opiekunem w domu takich właśnie niezwykłych dzieci, które władają magią i to jest taki jakby sierociniec, ponieważ no, te dzieci są w niebezpieczeństwie i dopiero w tym domu po jakiejś tam traumie, nie wiem, gdzieś u rodziców, tak zakładam, one są w stanie rozwijać się i wieść szczęśliwe dzieciństwo właśnie pod opieką tego naszego głównego bohatera. Ciekawa jestem tej książki, co tu dużo mówić, no i są tutaj kontrowersje wokół tej historii, ale postanowiłam, że jednak się zapoznam i no i zobaczymy, co dalej. Dowiem się więcej, przeczytam i wam na pewno o tym opowiem. Czas zacząć tutaj tworzyć kolejny stosik. Mam tutaj książkę numer drugi Davida Femkinosa, jeśli dobrze czytam nazwisko. I to jest historia, która mnie zaintrygowała, bo jest związana z Harrym Potterem. To jest w ogóle też historia, myślałam, że jest na podstawie prawdziwych wydarzeń, ale no nie do końca. To jest pewne wyobrażenie i wariacja na temat tego, co mogło się wydarzyć. No bo znamy Harry'ego Pottera, znamy tego aktora Daniela Radcliffe'a, który właśnie dostał główną rolę, a przecież na pewno była masa dzieciaków, które brały udział w castingu, które chciały wziąć udział właśnie i zagrać Harry'ego Pottera. I to jest historia o tym drugim, o numerze drugim, który był rozważany do roli Harry'ego Pottera, ale się ostatecznie nie dostał i o życiu chłopca, który, i pewnie młodego mężczyzny, który po prostu zostaje z niczym i obserwuje tę karierę Harry'ego Pottera, Daniela Radcliffe'a, którym mógł być on. Tak z tego, co mi się kojarzy, ta książka się toczy i to jest bestseller literacki we Francji, czyli wychodzi na to, że autor jest Francuzem, ale interesująca książka moim zdaniem, naprawdę. Zobaczymy. Bardzo jestem ciekawa, bo no, brzmi to tak niejednoznacznie. To będzie taka literatura piękna, jakby literatura obyczajowa, nie do końca wiadomo. I też wydaje mi się, że niewiele osób czytało tę książkę i recenzowało, także ją sobie zakupiłam. I tutaj mamy kolejny mini stosik. Ukochane dziecko Romy Hausman. To jest kryminał, który też udało mi się przeczytać w tym miesiącu, przesłuchać w audiobooku. I zrobiłam to ze względu na serial, ale okazało się, że serial jest niemiecki. No i ja jakoś tak do tych niemieckich produkcji filmowych i serialowych, nie wiem, jakoś nie umiem się z nimi za bardzo polubić. Nie wiem o co chodzi. No ale wracając do rzeczy, to jest kryminał taki dość paskudny, dość taki mroczny, znaczy no kryminały są zawsze mroczne, ale ten jest taki no przepaskudny pod względami psychologicznymi, jest dużo takiego znęcenia się nie tylko fizycznego, ale i psychicznego, także dla osób raczej o mocnych nerwach ciężko się tego słuchało, naprawdę ciężko się szło przez tę książkę. Przypominała mi trochę książkę, czy to będzie duży spoiler, nie. To nie będzie spoiler. Przypominała mi książkę Pokój. Kilka lat temu była taka, był też taki głośny film i książka Pokój. Nie pamiętam autora, ale to też był
kryminał, też taki trochę psychologiczny, też bardzo wtedy zrobił na mnie duże wrażenie, no ale ze względu na to, że ta książka jest podobna trochę, to już może zrobiła trochę mniejsze wrażenie, ale o tym oczywiście we wrap-upie więcej powiem. No i to jest historia, żeby nie powiedzieć więcej niż w opisie, ukryty w lesie szała z zabitymi oknami, życie Leny i dwojga jej dzieci toczy się według określonych zasad, pory posiłków, toalety, bla bla bla, wyznaczone przez porywacza, ojca dzieci, wszyscy muszą tego przestrzegać. Lenie udaje się uciec, koszmar trwa nadal. Wygląda na to, że oprawca chce odzyskać to, co uważa za swoją własność. I choć pojawiają się wątpliwości, czy to naprawdę ta kobieta nazywana Leną zniknęła kilkanaście lat wcześniej, policja i zdesperowani rodzice Leny zrobią wszystko, by poznać prawdę. Okej, czyli w zasadzie taki jest opis tej książki. Ja, szczerze mówiąc, podchodząc do tej propozycji, nie wiedziałam w ogóle o niej nic i nie wiedziałam, że tam jest kwestia właśnie szałasu i tak dalej. Nieważne. Przechodzimy do kolejnej książki, którą znowu też już mam za sobą, czyli Yellow Face Rebeki F. Kwang. Bardzo głośna historia, bardzo głośny bestseller. Książka określona jakby okrzyknięta bestsellerem, tak naprawdę zanim się pojawiła, zanim została wydana i to już jest takie szemrane, szczególnie w kontekście tego, co jest w tej książce opisywane. I jak widzicie, ja nie jestem jakoś tą książką zachwycona i znowu mam wrażenie, że została nakręcona spirala reklamy, bo to ogólnie nie jest zła książka i ma w sobie bardzo dużo takich ciekawych elementów, ale to nie jest żadne cudo, absolutnie. Historia kobiety, która kradnie rękopis swojej zmarłej przyjaciółki pochodzenia azjatyckiego i wydaje pod swoim nazwiskiem książkę związaną właśnie z historią Chin, z pewnym takim rysem historycznym związanym właśnie z życiem Chińczyków na I wojnie światowej, nieważne. No i historia, która ma pokazywać prawdę o rynku wydawniczym, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, i to jest książka dogłębnie amerykańska, z amerykańskimi problemami, które dla polskiego czytelnika nie zawsze są aż tak istotne i to jakby nie tylko na poziomie tych elementów rasowych i problemów właśnie związanych z rasizmem. No w pewnym stopniu my w Polsce nigdy takiego problemu nie będziemy mieli i jakby ten problem rasizmu nigdy nie będzie wyglądał w ten sposób jak w tej książce i jak w Stanach Zjednoczonych. No i dodatkowo to jak wygląda rynek wydawniczy w Polsce, a to jak wygląda w Stanach Zjednoczonych, to też są dwie zupełnie inne bajki i no niestety my żyjemy w Polsce, jakby ta Ameryka była po prostu takim wyznacznikiem tego wszystkiego, co jest jedyną słuszną drogą i jedynym sposobem życia i funkcjonowania wszystkiego, a przecież u nas wiele rzeczy wygląda inaczej i właśnie to jest jeden z problemów z tą książką, że ona jest w porządku, ona jest dobra, tylko że też jest skierowana moim zdaniem bardziej do amerykańskiego czytelnika, a dla Polaka jest w porządku książką, ale czy aż takim bestsellerem to i takim aż wybitnym dziełem, to szczerze powiedziawszy nie wiem. No i niestety dalej Wojny Makowe wydaje mi się najlepszą książką Rebeki F. Kwang i nie wiem czy ta pasa taka gorszych książek, takich średniaków nie będzie po prostu dalej trwała, a my będziemy je dalej reklamować jako świetne bestsellery. No nie wiem, ta książka, mówię wam, nie była zła, można ją przeczytać, szczególnie, że nie jest długa jak na Rebekę, ale nie uważam, żeby to było coś takiego aż mega godnego polecenia. Rozgadałam się, a powinnam zostawić to gadanie na wrap-up przecież, oczywiście, ale lecimy dalej. Wiek niewinności, klasyka romansu ze świata książki z Biedronki, autorka Edith Wharton. To jest opis życia śmietanki towarzyskiej z lat 70. XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, kiedy to te bale, ten blichtr, pozory i rodzące się plotki, to wszystko jest na porządku dziennym i właśnie te pozory są taką przykrywką dla jakichś bardziej nikczemnych sprawek. Opowiadałam o tej książce kiedyś, ale nie mogę sobie dalej przypomnieć, więc będę musiała na pewno się zapoznać i przeczytać. Co my tu mamy dalej? Emilia Kieres, Srebrny dzwoneczek. To jest książka dla dzieci, bardzo króciutka. Ja się interesuję Emilią Kieres głównie dlatego, że jest to córka Małgorzaty Musierowicz i chcę po prostu sprawdzać jej książki. To jest opowieść o dziewczynce, która wyjeżdża na wakacje do cioci Ani. Ja jestem ciocią Anią, więc
To jest, tak, ciekawe doświadczenie, zaczęłam tę książkę czytać, no ale to jest, wiecie, króciutka mega historia. Wjeżdża na wakacje, bo ma się jej urodzić, wjeżdża bez rodziców, zwykle z rodzicami jeździła, ma się jej urodzić rodzeństwo, mama jest w ciąży, no i tak rodzice za bardzo nie mogą jej nigdzie zabrać, więc wysyłają ją właśnie do tej cioci Ani. No i tam jakaś przygoda u tej cioci na wsi się ma wydarzyć, tam jakaś tajemnica związana chyba z sąsiadami, z tego co zdążyłam się zorientować. Zobaczymy, jest też druga część tego, taka bardziej świąteczna, którą też bym chciała właśnie przeczytać niedługo. Też już ją mam, gdzieś tam kiedyś ją kupiłam. Także tutaj tak tylko pokazuję, sygnalizuję. Co dalej mam? Agatha Christie i Morderstwo w Boże Narodzenie, czyli w sumie to nawet nie będę czytać o co chodzi, tylko mi mignęło, że Hercules Poirot i jakieś rozwiązywanie zagadki w realiach świątecznych. Także też mówiłam ostatnio też w którymś z filmów, że dawno nie czytałam nic Agaty Christie, więc widzę tutaj świąteczną propozycję do zapoznania się właśnie do powrotu do tej autorki. Kupiłam sobie na Vinted Ciemny Las Siqing Liu, nie wiem czy ja dobrze to czytam, drugi tom Problemu Trzech Ciał, którego też jeszcze nie przeczytałam, to jest takie sążniste, sci-fi chińskie, podobno te tematy techniczne są dość mocne, ale chciałabym się zapoznać, bo ma wejść na Netflix chyba od początku roku ten jakiś serial nowy właśnie na podstawie tej książki i zawsze jak są takie propozycje, to chciałabym najpierw się zapoznać z książką. Wiadomo, to raz wyjdzie, 10 razy nie wyjdzie. No to jest kontynuacja, więc co tu mogę więcej powiedzieć? Coś z kosmitami? Tak kojarzę. No ale właśnie postanowiłam kupić ją na Vinted, mimo że pierwszy tom jakby nie jest przeczytany, bo była w dobrej cenie, a teraz widzę, że są wznowienia z barwionymi brzegami i te książki są bardzo drogie, a akurat ja tych książek nie potrzebuję, żeby były jakieś ekskluzywnie wydane. Wystarczy, że będą miały w sobie treść, chociaż jak wiecie, no to nie zawsze jest takie oczywiste w moim przypadku. Mam tutaj kolejną książkę, czyli Cień Kitsune Julie Kagawa. Też mi się wydaje, że tę książkę już pokazywałam, ale może mi się wydawać, bo też to są książki, które na bieżąco pokazywałam zwykle w premierach nadchodzących miesięcy w tych filmikach takich cyklicznych. To jest historia znowu inspirowana Azją, inspirowana mitologią, wierzeniami. To jest o dziewczynie, która właśnie jest tym kitsune i zamienia się w lisa, z tego co pamiętam. Kitsune traci swoich najbliższych, traci dom właśnie chyba po spotkaniu z demonami, z jakąś hordą demonów, no ale jest strażniczką skarbu i musi chyba się zemścić za tą swoją rodzinę, ale też musi no dopilnować tego swojego skarbu, ukryć go w bezpiecznym miejscu, świątyni z legendy, zrodzonej z mitu i plotki. Ciekawa jestem tej książki i myślę, że może ona się nadawać na azjatycki miesiąc. Lubię na azjatyckim miesiącu, czasami oprócz tych książek takich typowo z literatury pięknej, takich cięższych, wpletać też element po prostu takiego lżejszego fantasy inspirowanego po prostu Azją, ale widzę, że autorka też jest azjatyckiego pochodzenia, także myślę, jak najbardziej wpasowuje się w ten temat. I mam teraz też książki znowu z Vinted, bo ciężko je dostać tak normalnie, przynajmniej było ciężko, nie wiem, te 2 miesiące temu, kiedy kupowałam. Dwa tomy w dobrej cenie mi się udało dorwać. Księgi bezimiennej akuszerki, czyli księga bezimiennej akuszerki właśnie i księga Etty, nie wiem, Meg Ellison i to jest trylogia Droga donikąd. Z tego co wiem, trzeci tom jeszcze nie został wydany, także tą odkładam i to jest historia o świecie trochę jak w opowieści podręcznej. Świat już doczytałam, w którym no przeszła apokalipsa, jest jakiś tajemniczy wirus. Kurczę, to brzmi dziwnie. Jest jakiś tajemniczy wirus tajemniczego rączka, który sprawia, że właśnie wielu mężczyzn umiera, ale też wiele kobiet i dzieci. No i ta populacja ludzka jest zdziesiątkowana. Zajście w ciążę, w ogóle poród bywają bardzo często śmiertelnym doświadczeniem, zarówno właśnie dla matek, jak i dla dzieci. No i ta bezimienna kuszerka podróżuje i co to było, czemu? Nie wiem, coś mi skoczył, ten statyw. Pewnie wam obraz się poniszczył. Przepraszam, muszę wyrównać to jakoś. Dobra, kopnęłam statyw, uznajmy, że prosto na tym kanale to już było. Wracając do bezimiennej akuszerki, ma być to po prostu opowieść podręcznej w świecie post-apo. Świat, w którym kobiety znowu są ubezwłasnowolnione i te jakby co zostały są gdzieś tam więzione przez bandy mężczyzn i handluje się nimi. Niepokojący temat, niepokojąca propozycja, jak będę miała ochotę na post-apo. Dziękuję sąsiedzie, że teraz akurat musisz stukać. Stuknij się w łeb. Tak, zostawmy tę książkę.
Holly Jackson ocalało pięciu, czyli też książka, na którą czekałam, bo bardzo lubię trylogię. Jak to było? Zawsze mi ten tytuł umyka. Grzeczna dziewczynka, nie. Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki. O, i tutaj wreszcie doczekaliśmy się krótkiego i prostego tytułu, chociaż ocalało pięciu, to ja zawsze też jakoś inaczej sobie to zapamiętuję, więc nie będę już nawet Wam mówić. To jest historia o tym, że sześcioro przyjaciół wyjeżdża, wydaje mi się, że takim vanem, czy jak to się nazywa, ten taki kempingowy samochód, taki duży, kamper. O, wyjeżdżają sobie, zdaje się, kamperem na wycieczkę, no ale po drodze natrafiają na jakiegoś tajemniczego snajpera, który wysyła im karteczkę, że albo wyjawią swoje sekrety, albo zacznie ich zabijać, zacznie do nich strzelać. Tam chodzi chyba o jedną osobę właśnie, że ma jakiś taki sekret, tajemnicę, którą ten snajper chce za wszelką cenę odkryć. Bardzo chcę tę książkę przeczytać i jestem pewna, że się będę dobrze bawić, bo słyszałam dobre opinie po pierwsze, a po drugie, no wydaje mi się, że ta autorka już nie zawiedzie. Jeśli ta trylogia o grzecznej dziewczynce i zbrodni była niezła, to myślę, że i tutaj. Dobrze. Ruffer, kobieta z kabiny 10, kryminał na zamkniętej przestrzeni. Pewna dziennikarka bierze udział w rejsie, nie wiem w jakim tam rejsie. W każdym razie wszyscy są zamknięci na statku przez ileś dni i dochodzi do morderstwa. I nasza dziennikarka musi zająć się tą sprawą i odnaleźć mordercę. I to tyle w sumie o tej książce. Myślę, że tyle wystarczy. Kolejna propozycja to jest kolejna książka z serii Albatrosa, Piąta strona świata. Jak widzicie za mną, Boże, krzywy ten kadr, jak widzicie za mną, jest tych książek coraz więcej na moich półkach, ale z czytaniem to tak bywa bardzo różnie, a raczej bywa jednostajnie, po prostu ich jeszcze nie przeczytałam. Bardzo intrygująca propozycja, ponieważ mamy tutaj wspomniane z tyłu, że będzie to też opowieść z Diego Riverą oraz Fridą Kahlo w tle, Ilwem Trotkim, tego typu historie. No i nasz główny bohater urodził się w Stanach Zjednoczonych. Co jest z tym statywem? Dlaczego on skacze? Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy, sąsiad, prawda, stuka młotkiem, statyw nowy się buntuje, a ja muszę się zbierać do roboty za jakieś 10 minut. Wracając do Odysei, to jest historia właśnie z pogranicza Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Główny bohater urodził się w Stanach Zjednoczonych, ale wraz z matką wyjeżdżają bardzo szybko do Meksyku, w którym to ten nasz główny bohater no, bardzo mocno żyje tym, co się dzieje, czyli ma kontakt właśnie z tymi artystami, Diego Rivera, Frida Kahlo, też żyje tą rewolucją w Meksyku, no ale później wraca jakby do Stanów Zjednoczonych, do rasistowskich Stanów Zjednoczonych, ograniczonych, jakby ogarniętych paranoją taką związaną z zimną wojną i z właśnie tą też antykomunistyczną taką psychozą, histerią i jest podejrzewany o zdradę ze względu na to, że był w tym Meksyku ogarniętym rewolucją. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa książka, bo no, ciekawe mnie gdzieś tam te tematy związane z Fridą Kahlo i po prostu takie wariacje na temat życia artystów. Dobrze, przechodzimy do kolejnych propozycji. Ostatnio zapytałam na Instagramie, jeśli mnie tam jeszcze nie śledzić, to serdecznie zapraszam. Tam się może na razie nic nie dzieje takiego szałowego, ale mam w planach, może to zmienić. Nie wiem. I tam zapytałam o książki świąteczne, które będę po prostu sobie czytać w grudniu, na pewno Wam o tym opowiem i wzięłam sobie z polecenia Kin Czyta drobiazgi takie jak te, Claire Keegan. I to jest dość mocna propozycja jak na czas świąteczny, ale to nawet nie jest 90 stron, to jest 90 stron. Widzicie, jaka to jest po prostu króciutka historia z wydawnictwa Czarnego. To jest historia rodziny, w której jest chyba 6 czy 7 córek, 5 córek, tak? I ojciec rodziny, to się toczy w ogóle, dzieje się w Irlandii. Ojciec córek jest palaczem węglem, z tego co kojarzę, handluje węglem, o. No i słyszy plotki o siostrach Magdalenkach, o zakonnicach, które prowadzą chyba dom dla dzieci, prowadzą przy klasztornym pralnię. No ale jakby nie interesował się za bardzo, no bo te siostry zawsze płaciły za ten węgiel, wszystko było ok, ale dochodzi do jakiegoś wydarzenia, które głęboko wstrząśnie tym Billem, głównym bohaterem. No i ciekawa jestem, jak w tych 90 stronach, które de facto brzmią jak opowiadanie, jak to będzie wyglądało i jak mi się ta książka spodoba i jak ona się będzie wiązała z czasem świątecznym. Mam nadzieję, że mimo tej zapowiadanej grozy, sorry za to stukanie, mimo tej grozy, że będzie tu też coś świątecznego. Dalej, książka dziecięca, najgorsze, najlepsze, jasełka wszechczasów, Barbara Robinson. Kojarzę te obrazki, w jakich książkach już je widziałam i to jest propozycja, tak naprawdę nie wiem o czym.
oprócz tego, że prawdopodobnie jest o jasełkach. Ferajna z piekła rodem. Jedno jest straszniejsze od drugiego, biją się, szantażują, palą cygara w toalecie i dostają rolę w corocznych jasełkach. Parafianie z zapartym tchem czekają na katastrofę. Przewrotny świąteczny bestseller, który sprawi, że będziecie się śmiać do rozpuku i płakać od wzruszenia. Jestem bardzo ciekawa, też właśnie dostałam jako polecajkę. No i uwaga, Śnieżna siostra. Ja o tej książce już słyszałam dość dawno, ale nigdy się nie skusiłam, no bo też mi się wydawało, że może taka dziecięca propozycja, tutaj ciekawe dość ilustracje, takie bardzo bajkowe. To napisała Maja Lunda, którą możecie kojarzyć z tetralogii o klimacie, tej takiej ekologicznej serii, której pierwszy tom nosi tytuł Historia pszczół. Bardzo historię pszczół lubię, bardzo mi się podobała, dlatego zobaczymy, co z tą Śnieżną siostrą. Też ponoć bardzo wzruszająca opowieść i w zasadzie to nie chcę nawet czytać, o czym to jest. Chcę mieć niespodziankę, bo to jest szczególnie też krótka rzecz, nie ma 200 stron, no i wiadomo, że ta czcionka jest większa, jest dużo ilustracji. Także tyle wiem o tej książce i wiem, że też w tym wydaniu ostatnio została wydana opowieść wigilijna i w sumie sama nie wiem, czy bym ją chciała, bo pamiętam, że kiedy w gimnazjum miałam za zadanie, jako lekturę miałam opowieść wigilijną, to wcale mi się to spotkanie z Dickensem jakoś nie podobało, więc nie wiem sama, czy powinnam to sobie odświeżyć? Może wy mi coś powiecie. Czas zagęścić ruchy, bo naprawdę już czas mi tutaj umyka. Shannon Maguire, Każde serce to wrota, Patyki i kości. Też książka, na którą się czaiłam, którą bardzo chciałam przeczytać i cieszę się, że została ta książka wydana po polsku i kolejne tomy już wydawnictwo Mag zapowiada również. To jest historia o dzieciach, które podróżują do różnych magicznych krain pod łóżkiem, w szafie i na końcu tęczy. No ale kiedy wracają, bo te krainy tak jakby nie do końca tych dzieci potrzebują, kiedy się ich pozbywają, to te dzieci nie są w stanie do końca się odnaleźć w naszym świecie. To jest też historia, zdaje się, o szkole, w której pewna kobieta te dzieci pozwala im się przystosować do życia na powrót w naszym świecie nudnym, zwyczajnym. Tego typu historia. To są dwa tomy w jednym, dwa tomy w amerykańskim wydaniu. U nas podwójnie są wydawane i tak ta książka nie jest długa, więc cieszę się, że taka decyzja wydawnictwa. Dalej, książka Ellery Lloyd, Klub, czyli coś, co ma łączyć w sobie plotkarę chyba i uniwersum Taylor Jenkins Reid, albo Taylor Jenkins Reid po prostu i thrillery. I książka ma być trzymająca do samego końca. Ja nawet lubię książki Taylor Jenkins Reid, chociaż w zasadzie to mam ze sobą chyba 3. A te takie najgłośniejsze ostatnich lat jeszcze cały czas na mnie czekają. W tej książce pojawia się motyw, że jest jakiś klub dla celebrytów, do którego każdy chce dołączyć, ale coś tam jest nie tak. Każdy chce wejść jakby na taką imprezę inaugurującą, nie wiem, jakiś taki sezon w takim spektakularnym domu, pilnie jakby strzeżonym, ultraluksusowym kurorcie u wybrzeży Anglii. No i właśnie każdy chce się tam dostać, ale dochodzi tam do jakiejś chyba zbrodni. Liczba martwych ciał rośnie. Ciekawa jestem, czy mi przypadnie to do gustu, ale jakby to połączenie celebrytów i może jakiejś zbrodni brzmi dla mnie całkiem sympatycznie, całkiem dobrze. Kolejne książki to mam przy sobie oczywiście, może nie oczywiście, Elroy Beaty Skrzypczak, czyli też znanej z Instagrama Opowiem Ci i też jest to osoba stojąca za książkonaliami i za rankingiem Opowiem Ci, który nagradza influencerów książkowych. To jest historia, z tego co wiem, inspirowana historią życia rodziny Beaty. Także mamy tutaj motywy wojenne. Estera, młoda Żydówka, dorasta w Nowym Sączu, przed wojną miasto wielu kultur, no i później doświadczenia te wojenne się pojawiają. Też o jakimś mężczyźnie, który podróżuje do Urugwaju i jeszcze jest o trzeciej kobiecie, która wspomina swoje losy w Auschwitz. Ja widziałam bardzo dobre opinie na temat tej książki, no ale zobaczymy, przeczytamy. Znane nazwisko nie zawsze musi oznaczać, że książka jest dobra, ale jestem bardzo ciekawa i jestem pełna takich dobrych chęci i dobrych nadziei, jeśli mogę tak to nazwać, co nie jest zawsze takie oczywiste przy okazji propozycji, które piszą gdzieś tam, nawet jeśli mniejsi trochę, to jednak w jakimś stopniu książkowi celebryci. Dalej. No zrobiłam to zamówienie nieszczęsne na księgarni Wydaje Nam Się.
Miałam tego nie robić na przytulnych targach książki, ale zrobiłam. I mam tutaj tak, Toni Morrison, Umiłowaną. Historia w świecie niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych, w których jeszcze panuje właśnie niewolnictwo. O kobiecie, która uciekła z plantacji, była kiedyś niewolnicą i żyje teraz z córką i z teściową, ale dalej w jej pamięci jest ta trauma związana z tym, co działo się, kiedy jeszcze była tą niewolnicą, i o pierwszej jej córce, tak jakby, która umarła i która została pogrzebana, i na jej grobie wyryto tylko jedno słowo: Umiłowana. To jest ponoć bardzo mocna książka i w ogóle Toni Morrison jest noblistką, nagrodzona Pulitzerem za to arcydzieło właśnie i bardzo ważny głos w amerykańskiej literaturze. Intrygujące, aczkolwiek no na pewno nie w najbliższym czasie. Dalej, książka, o której myślałam dość długo już, czyli Dzieci Aspergera, Medycyna na usługach III Rzeszy, Edith Schiffer, czyli właśnie historia doktora Aspergera, który był znanym wiedeńskim psychiatrą, no i badał osoby z zaburzeniami umysłowymi. Ale oprócz tego, że zespół Aspergera, który kojarzymy teraz, wziął się od nazwiska tego doktora, to bardzo duża część życia tego doktora to było po prostu zabijanie ludzi i wymyślanie czegoś, co nazywało się higieną rasową w III Rzeszy. No i przede wszystkim brał udział on w akcjach mordowania niepełnosprawnych osób. No, bardzo niepokojące, ale chciałabym się zapoznać, bo też to jest ważny element historii, wydaje mi się, i też chciałabym dowiedzieć się, w jaki sposób te badania przebiegały, na pewno nieetyczne i niemoralne, no i w jaki sposób, jak to sobie wyobrażać po prostu, jak myśleć o tym czasie i o tym elemencie historii II wojny światowej. W dalszej kolejności mam kilka książek z serii Zrozum i zapytajcie mnie, kiedy je przeczytam, ja odpowiem Wam, nie mam pojęcia. Trzy są z Wydaje nam się, jedną kupiłam na Allegro, bo już była wyprzedana, no i to wyprzedane to jest Śmiech ma po matce, czyli popularna naukowa propozycja o genetyce, którą polecała Zuza Zaksiążkowana i pewnie dlatego książka ta się wyprzedała na Wydaje nam się, z wydawnictwa poznańskiego właśnie. Bardzo duża cegła, tutaj też jest sporo na szczęście przypisów, więc trochę tego odpada, nie? To jest tylko 500 ileś stron, więc nie jest aż tak źle, ale jednak jest to propozycja związana z po prostu nauką ścisłą, z genetyką. Jestem ciekawa, jestem zainteresowana. Zobaczymy. Dalej z tej serii Co Cię Gryzie, czyli Fascynujący świat pasożytów. Pozdrawiam moją przyjaciółkę Anię, która jest zafascynowana pasożytami. No i ja ze względu na moje wykształcenie też sporo o tych pasożytach siłą rzeczy musiałam się uczyć i ogólnie, jeśli mogę Wam coś podpowiedzieć w tym momencie, jeśli podejrzewacie u siebie zakażenie jakieś odzwierzęce albo kontakt z pasożytami, podejrzewacie, że jesteście zainfekowani, to prędzej idźcie do weterynarza i się zapytajcie o to, bo podejrzewam, że będzie wiedział po prostu więcej na ten temat niż lekarz pierwszego kontaktu, czy też po prostu medyk, bo wiem, że na medycynie ludzkiej parazytologia jest trochę w mniejszym stopniu omawiana niż na weterynarii. No i wiele o tej książce nie powiem, popularna naukowa historia o pasożytach, ale widzę już, że nie ma ilustracji, więc jest to dla mnie minus, bo fajnie jest widzieć te pasożyty, jak wyglądają. Nie wiem, to jest zawsze dla mnie taki intrygujący aspekt tego wszystkiego. Dalej, Co to jest życie? Też tego samego autora, co dwie poprzednie książki, czyli Karla Zimmera, Na tropie największej zagadki. I to jest o tym, jak biolodzy i w ogóle naukowcy przez lata zastanawiali się, jakie są czynniki definiujące życie. Czy to jest metabolizm, czy to jest umiejętność myślenia, reprodukcji, ewolucji, utrzymania homeostazy. Czym tak naprawdę jest życie? I to mają być takie rozważania z różnych sfer nauki. Ja teraz w tym momencie jestem w jakiejś takiej fazie, że chciałabym przeczytać coś popularno-naukowego i stąd też te zakupy, natomiast możliwe, że ta faza przeminie, zanim cokolwiek tutaj przeczytam. Jak widzicie, już jestem prawie obudowana książkami, ale jedziemy dalej. I nie żyli długo i szczęśliwie, Jennifer Wright, Najgorsze rozstania w historii, czyli po prostu będzie to o związkach z historii, związkach historycznych, które nie zakończyły się dobrze, o zdradach, o morderstwach i kto z kim i dlaczego. I tu widzę, że są te ilustracje. Mogli sobie podarować ilustracje, zdjęcia tutaj w tym, jakichś osób, które nie żyją, a za to dać ilustracje do pasożytów, moim zdaniem skromnym. Dobrze, jeszcze Wydaje nam się, kupiłam Króliczka Mony Ałat, jak dobrze wiecie, chciałam to przeczytać już i wiele osób też jakby ma to na swoim radarze, wiele osób też tę książkę czytało i słyszałam opinie, które, no jakoś się nie zagłębiałam bardzo mocno, ale słyszałam, że książka jest odjechana. To jest historia o tajnym stowarzyszeniu na uniwersytecie właśnie tych króliczków i o takiej trochę outsiderce, która niby to pogardza tym światem tych bogatych studentek, które należą do króliczków, ale jednocześnie sekretnie prawdopodobnie chce dołączyć do nich, no i pewnego razu dostaje zaproszenie. Ma się tutaj dziać dużo dziwnych rzeczy i ludzie, z tego co widzę, nie wiedzą, czy kochają tę książkę, czy są zniesmaczeni, czy w ogóle o co chodzi.
chciałabym to przeczytać, także tutaj odkładam też na górę i właśnie widzę, że wcale mi tutaj nie ujmuje tych książek ten mój book haul i dalej jest ich dużo. Ostatnie zamówienie na Vinted, czyli Angel Fall, opowieść Penryn o końcu świata. To jest książka, którą czytałam, nie wiem, z 8 lat temu, z 5 lat temu. Byłam już dorosła i byłam już świadoma, że nie zawsze ta fantastyka młodzieżowa jest dla mnie, ale tę książkę czytałam z wypiekami na twarzy, więc chciałam ją właśnie mieć na swoich półkach. To jest też już coś w rodzaju Białego Kruka, historia o świecie, w którym anioły zstąpiły z nieba, to jest takie post-apo dla młodzieży, no ale te anioły nie są takie dobre, jak sobie wyobrażamy, do których się być może modlimy w właśnie Aniele Boży Stróżu Mój. Szeptaliśmy przez setki lat, myliliśmy się, teraz to właśnie one okazały się naszym największym koszmarem, no i te anioły są właśnie niebezpieczne i gnębią ludzi. No i to jest historia, w której no się ta Penryn, ona ma siostrę, ma matkę, ta matka nie do końca jest w stanie opiekować się swoimi córkami. Spotyka na swojej drodze nasza główna bohaterka właśnie pewnego upadłego anioła, któremu zabrano skrzydła, no i musi ratować tą siostrę. Z tego co pamiętam, nasza 17-letnia Penryn. Tyle o tej propozycji. No i też udało mi się dorwać książkę autorstwa Jennifer Lynn Barnes, czyli Naznaczeni. To jest kryminał dla młodzieży. Prawdopodobnie będzie jakiś dodruk tego, bo Inheritance Games było bardzo znaną książką i bardzo też poczytną wśród młodzieży, więc podejrzewam, że któreś z wydawnictw też się zainteresuje tą serią. To jest wydawane przez Pascala, więc pewnie 100 lat temu, nie kojarzę w ogóle tego wydawnictwa. No ale wracając do fabuły, to jest historia o nastolatkach, którzy są tak inteligentni, że FBI werbuje ich po prostu do pracy, by rozwiązywali zagadki kryminalne. No i to jest jakaś tam elitarna grupa, obdarzona talentami. No i główna bohaterka jest żywym wykrywaczem kłamstw. No i pewnie będą po prostu historie związane z zagadkami kryminalnymi, z morderstwami. Dalej, co jeszcze bym Wam tu chciała pokazać? Nora Latin, książka, która wyświetliła mi się jako propozycja dla fanów serialu Wednesday. Z tego co pamiętam, Sara Bergman Elfgren. I ta Nora Latin to jest pewna taka szkoła, taka ekskluzywna w Szwecji, w Sztokholmie, do której zaczynają uczęszczać dwie skrajnie różne od siebie dziewczyny, ale uczęszczają do jednej klasy o profilu teatralnym. Jedna z nich jest córką sławnych aktorów, a druga po prostu marzy o tym aktorstwie. No i jakaś tajemnica sprzed lat, co jest prawdą, a co mitem. Ponoć mroczna i ponoć wciągająca, a o tej książce jest dość cicho, moim zdaniem, w bookmediach, więc może ja ją przeczytam i może Wam cokolwiek na jej temat opowiem. Coraz mniej tych stosów, ale Katia Anety Jadowskiej, czyli najnowsza propozycja od tej autorki, też już za mną, też przeczytana, opowieść właśnie o takiej drugoplanowej bohaterce, nekromantce, której zadaniem jest właśnie rozwiązywanie spraw związanych z cmentarzem, kiedy ci nieboszczykowie po prostu wstają z grobów, a nie powinni. No i tutaj mamy historię z kradzieżą zwłok dziewczynek małych właśnie z cmentarza. Zwłoki są kradzione i nasza Katia wraz z pewnym sympatycznym przedsiębiorcą pogrzebowym będzie rozwiązywać tę zagadkę. Dalej miałam pewną fazę, że chciałam czytać, prawda, reportaże, a przynajmniej kupiłam sobie 4, więc po pierwsze Ciałko Katarzyny Kobylarczyk, Hiszpania kradnie swoje dzieci, to jest z tego co kojarzę historia o tym procederze zabierania noworodków rodzinom tym lewicowym, które sprzeciwiały się rządom Franco. I po prostu kradzieży mówiono tym ludziom, że dziecko umarło i później na przykład zakonnice sprzedawały te dzieci do rodzin prawomyślnych, do rodzin frankistowskich, do rodzin, które popierały generała Franco. O tej historii dowiedziałam się z książki fabularnej Fontanny Milczenia Ruty Sepetys, no i chciałam wtedy też zapoznać się z jakąś propozycją reportażową, no i tutaj właśnie mamy o tym opowieść i tutaj w 1999 roku tak naprawdę dopiero Sąd Najwyższy w Hiszpanii orzekł, że każde dziecko ma prawo wiedzieć, kim są jego rodzice, no i tutaj będzie dociekanie, prawda, do tego, kto tak naprawdę jest rodzicami tych dzieci ukradzionych w czasach panowania generała Franco. Tak, to jest ten temat. Głośnik w głowie. Ja tę książkę pokazywałam ostatnio w filmie Monopoly, bo sobie właśnie ją wylosowałam, a jeszcze jakby nie było book haulu przedtem, o leczeniu psychiatrycznym w Polsce. Będę na pewno czytać w tym miesiącu albo w następnym, więc Wam więcej na ten temat opowiem. Na pewno książka trudna i no, nie napawiająca optymizmem. Dalej, po obejrzeniu
serialu, który Wam całkiem polecam, tym o cyganach, czyli i Infamia. Nie książki, serial Infamia na Netflixie, polecam. Cygan to cygan Lidia Ostałowska, no i to ma być o polskich cyganach. Po 20 latach od pierwszego wydania wciąż jest aktualna. To jest zbiór chyba reportaży. Prawdopodobnie będzie o tym środowisku takim zamkniętym, o pewnych stereotypach, ale być może też o jakichś niepokojących elementach. Ciekawa jestem, prawda? I w jaki sposób tutaj autorka podeszła w ogóle do tematu cyganów. Dobrze, jedziemy dalej. To nie są moje wielbłądy, czyli o modzie w PRL-u. Nic więcej o tej książce nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Jedziemy bardzo szybko dalej. Tę książkę chyba już też pokazywałam, czyli Toń Izabel Szatrawskiej. I to ma być propozycja, na temat której ja naprawdę wiele nie wiem. To ma być rodzina związana z dawnymi Prusami Wschodnimi, gdzie mieszają się te różne tożsamości: polska, niemiecka, mazurska, litewska. I tutaj będą się właśnie też mieszały losy różnych rodzin, z różnych właśnie tych narodowości, tajemnice, wspomnienia z przeszłości. I mają być tu losy, począwszy od wojny, później nawałnicy sowieckiej i komunistyczna Polska. Nie wiem w zasadzie, co myśleć o tej książce, natomiast ta poprzednia propozycja autorki, czyli Żywot i śmierć pana Hirsza Lipkina w Sacramento, coś tam, bardzo dobrze była odebrana i oceniana w Polsce, także jestem ciekawa. Kolejne dwie książki z Poznańskiego, kupione gdzieś tam wcześniej. Prawdziwie do szaleństwa, Alan Rickman, czyli dzienniki, do którego przypisy stworzyła Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, znana jako zwierz popkulturalny i autorka też podcastu Czytu. Także jestem bardzo zainteresowana. To jest aktor, który grał Snape'a w Harry Potterze i właśnie na te smaczki jestem najbardziej tutaj wyczulona, najbardziej jestem zainteresowana. No i też tu jest podobno bardzo dużo o samym warsztacie aktora, o tej ciągłej pracy nad sobą, o ciągłym doskonaleniu się w swoim rzemiośle, także jestem bardzo ciekawa i chciałabym ją przeczytać szybko, ale pewnie jeszcze trochę. Kolejna propozycja, to mam do Pana kilka pytań, Rebeki Makaj. Ja z tą poprzednią książką autorki jeszcze się nie zapoznałam, mimo że kurzy mi się już na biblioteczce. To ma być rodzaj thrilleru, kryminału, który przypomina mi też jedną z książek Ruth Ware, z opisu przynajmniej, czyli o tym, że w latach 90. w pewnym gimnazjum, ginie nastolatka w tajemniczych okolicznościach. Jej ciało zostaje znalezione w basenie, no i pracownik techniczny zostaje, prawda, oskarżony o morderstwo. No i 20 lat później do tej sprawy wraca koleżanka z klasy tej dziewczyny, zdaje się, która umarła, która jest teraz znaną podcasterką i zaczyna się zagłębiać w historię i zaczyna odkrywać tajemnice z przeszłości. Okazuje się, że wina tego oskarżonego nie była przesądzona i że tak naprawdę ktoś inny stoi za tym morderstwem. Bardzo jestem ciekawa, no to ma być propozycja kryminalna spod pióra Rebeki Makaj, którą znamy z Wierzyliśmy jak nikt, albo nie znamy, tak jak ja. Także muszę się zapoznać. Mam nadzieję, że mnie w ogóle widać za tych książek. Może ja sobie tutaj zdejmę stąd. O, nie głupi pomysł, nie głupi. Niewiele już tutaj mi zostało tak naprawdę, z czego to bardzo się cieszę. Złamałam się, wiecie. Kupiłam wszystkie książki Stefani Garber, bo była promocja bardzo dobra na wydawnictwie Poradnia K. No i mam tutaj dalsze tomy, jak się nazywa ten pierwszy tom? Karawal. No i to jest ten świat Karawalu, tam jakiś taki magiczny cyrk, czy jakieś wydarzenie takie. Główna bohaterka udaje jej się wyrwać jakby spod jarzma ojca, który chce ją wydać za mąż. No i do tego Karawalu dostaje jakby zaproszenie na to wydarzenie, zaczyna chyba brać udział w ogóle w tym cyrku. No, ale też musi chyba swoją siostrę uratować, z tego co kojarzy z poprzedniego właśnie opisu. No i mam dwa kolejne tomy, czyli Legenda oraz Finał. No i trzy kolejne książki, które dzieją się w świecie Karawalu, czyli Ballada o złamanym sercu i dwa kolejne tomy, Ballada o nieszczęśliwej miłości oraz Klątwa prawdziwej miłości. Dużo tej miłości. Mam nadzieję, że mnie to nie obrzydzi, ale jakoś tak... Nie wiem, chciałabym poznać te książki i daję bardzo duży kredyt tutaj zaufania autorce, bardzo duży i prawdopodobnie niezasłużony, bo naprawdę boję się, że te książki mi się nie spodobają, ale no chciałabym poznać, chciałabym. I to też w zasadzie tyle. Mam tu jeszcze dwie książki do pokazania. Po pierwsze mam Nigdy Przenigdy Emilii Jachimczyk, którą możecie kojarzyć chyba głównie z TikToka jako Mrukbuki. Czyli mam tu kolejną książkę napisaną przez celebrytkę i to ma być historia dziejąca się w normalnym świecie, w liceum chyba, o zbuntowanych nastolatkach. Chyba jedna dziewczyna jest taka, że jest grzeczna, a tutaj chłopak jest jakimś chyba irytującym bad boyem. Nie wiem, bo szczerze, tutaj nawet ten opis jest taki
powierzchowny. Zobaczymy. No i ostatnia propozycja, którą mam tutaj dzisiaj, mam nadzieję, że nic tu nie pominęłam. Inspektor i złodziejka Justyny Andrulewicz i Joanny Truchel. To są też autorki z Instagrama, które możecie kojarzyć z profilu Victorian 5 O'Clock, z tego co pamiętam, czyli taki profil nie do końca książkowy, ale bardziej skupiający się na historii epoki wiktoriańskiej, edwardiańskiej w Anglii głównie. Bardzo ciekawy, polecam, naprawdę merytoryczne też treści się pojawiają i też polecenia książek z tamtych epok. No i nasze tutaj instagramerki postanowiły napisać książkę i ponoć mają też kolejne tomy, tylko nie wiadomo, czy one zostaną wydane w tym wydawnictwie. To jest jakieś takie dziwne wydawnictwo romantyczne, które chyba nie do końca sobie finansowo poradziło ze wszystkim. Natomiast to ma być historia, tak naprawdę nie wiem o czym. Wiem, że jest osadzona właśnie w realiach historycznych. Ma być to coś związanego z tajemnicami, intrygami, romansami w właśnie historycznych realiach. Londyn, 1900 rok. Złodziejka, która pragnie zemsty na człowieku, który zabił jej rodziców i poznaje detektywa, inspektora Scotland Yardu. Fascynują ją jego sekrety. No i tutaj jest taka chyba podwójna gra, w której jednocześnie ta złodziejka chce swoje jakieś przeforsować, patrzy na zegarek i już powinno wychodzić, próbuje przeforsować swoje jakieś, prawda, cele, a jednocześnie miłość gdzieś tam się pojawia. Nie wiem, zobaczymy, przeczytamy, prawdopodobnie już w przyszłym roku, bo no, w tym roku to czas się, jak wiadomo, kurczy. Dziękuję Wam, że ze mną dzisiaj byliście, mam nadzieję, że film Wam się podobał, mimo że taki zdecydowanie pospieszony, mimo że godzinę nagrywałam, więc normalnie to by było pewnie z półtorej godziny, a ciekawe ile wyjdzie samego filmu. Sorry znowu za tego sąsiada, który mi tutaj stuka i puka, ale tak to czasami też w życiu bywa. Znowu jeszcze raz dziękuję, że byliście. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaczki. Pa, pa.